Nie mówcie Elwina, błagam was. Myślę, że moja pani doskonale o tym wie, tylko mi po prostu pozwala. Też jest całkiem spoko, nie narzekam. Wstyd się trochę przyznać do tego przed niektórymi. Cześć, nazywam się Olga i dzisiaj zagram w koło plotka. Czego nauczył cię program Top Model? Ojejku, wielu rzeczy, naprawdę. Nauczyłam się, jak sobie radzić w różnych sytuacjach. Wyniosłam głównie same pozytywne rzeczy. No, przede wszystkim nauczył mnie też chodzić na szpilkach, bo tego w ogóle nie umiałam. No taki trochę takiej bardziej przebojowości, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie wszystko, co mi się na pewno przyda teraz w życiu. Więc mogło być jakieś wyzwanie czy coś. Za czym w domu modelek tęskniłaś najbardziej? Myślę, że za takim klimatem tego, że my wszyscy tam razem jesteśmy taką jedną wielką rodziną. No teraz to już wiadomo, nasze drogi się porozchodziły, każdy po Top Model robi coś innego, idzie w swoim własnym kierunku. W trakcie kręcenia Top Model i w domu Top Model to było takie fajne, że my mieliśmy taki wspólny jakby cel określony, mieliśmy poszczególne zadania i nie było między nami rywalizacji, tylko fajnie się wspieraliśmy. Za tym trochę tęsknię, za tymi ludźmi, których tam poznałam. Ja jestem osobą strasznie pedantyczną. W domu Top Model miałam problem z tym, że był bałagan i ciężko było w tyle osób, młodych osób, utrzymać porządek, tak, w naszym domu. I to wyszło wtedy moje straszne natręctwo na temat porządku i w ogóle czystości, zwłaszcza w kuchni. I o Jezu, to było straszne. Czy masz problemy w szkole ze względu na udział w Top Model? O dziwo, w ogóle nie mam takich problemów. Nauczyciele są bardzo wspierający, a uczniowie nie wytykają mnie palcami jakoś szyderczo, nie mam jakichś dziwnych sytuacji związanych z tym. A nauczyciele są bardzo wyrozumiali, dają mi nowe terminy testów do zaliczenia i cała szkoła raczej się próbuje mną pochwalić i chcą mnie promować, a nie żeby mi zaszkodzić w jakikolwiek sposób. Nope. Czy na 18 zafundujesz sobie akty? No, moja 18 już była i sobie jak na razie nie zafundowałam, ale zobaczymy, co przyszłość pokaże. Myślę, że na pewno kiedyś zrobię jakąś ładną sesję, niekoniecznie z ubraniami, ale oczywiście nic wulgarnego, tylko to musi być ładne i ze smakiem, tak? Oczywiście, wiadomo. Ale jak najbardziej mam zamiar robić dużo eksperymentów i wiele dziedzin chwytać. Szybkie strzały. Warszawa. Modeling. Staszek. Miłość. 5 koła na koncie. Czy zawiodłaś się finałowym wynikiem? Nie, w ogóle się nie zawiodłam. Jakby, no wiadomo, że każdy z nas trochę po cichu tam sobie liczył na wygraną. Ale ja się spodziewałam, że to się ta główna walka rozegra się między mną i Dawidem i byłam przygotowana zarówno na to, że ja wygram, jak i że on wygra. I no też prawda jest taka, że ja już wiedziałam dokładnie, co chcę robić i zyskałam tyle, tak dużo w tym programie, że nieważne jaki był werdykt, tak, to ja się czuję też wygrana sama ze sobą i jestem zadowolona z siebie. Na sprawdzianach ściągam z przedmiotów, które mnie nie obchodzą i których wiem, że nie muszę się uczyć, albo nie, wręcz inaczej, nie umiem się uczyć. Ja w ogóle na przykład nie mam pamięci do dat i nazwisk, dlatego nienawidzę historii, więc na historii ściągam, bo zwyczajnie po co mam się męczyć i tracić czas na coś, co zapomnę po dwóch dniach, czy po jednym dniu nawet, tak? Nie dość, że nie wykorzystam tych informacji w ogóle w życiu, to jeszcze zapomnę ich i w ogóle... Mam nadzieję, że twój nauczyciel historii tego nie ogląda. Mam nadzieję, że ogląda, bo myślę, że moja pani doskonale o tym wie, tylko mi po prostu pozwala. Tak mi się wydaje. Wow! Jesteś zajęta? Jestem zajęta, w sensie mam chłopaka i tak jestem zajęta, w sensie mam zajęte życie bardzo i pełne różnych obowiązków związanych ze szkołą, z domem moim, tak z rodziną, teraz praca, modeling, Top Model, wywiady, coś tam, ciągle się coś dzieje, także nie narzekam, jest super, ja lubię być zajęta, w sensie mieć dużo do roboty, tak, ale zajęta, w sensie nie być singielką, też jest całkiem spoko, nie narzekam. Olga, czas na szybki quiz. Sprawdzimy twój stan wiedzy z języka polskiego. Jeśli masz tyły, mamy nadzieję, że twoja pani nauczycielka tego nie ogląda. Do dzieła. Zaznacz, który wyraz utworzy oksymoron z podanymi słowami. Zacznijmy od słowa
lód. Chwila, oksymoron to był zestaw słów o przeciwstawnym znaczeniu, wykluczającym się, tak mi się wydaje. Więc będzie gorący lód. Wirtualna rzeczywistość, perspektywa, no to nigdy nie słyszałam o wirtualnej możliwości czy perspektywie, więc rzeczywistość. Sucha woda. 10 na 11. Jeśli chcecie się ze mną zmierzyć, to proszę, link będzie w opisie. Mam wysublimowane poczucie humoru. Bardzo mnie potrafią skrajne rzeczy rozbawić. Dla mnie bardzo żenujące są, teraz jak była sytuacja z tymi młodzieżowymi słowami roku, które wygrały, no to jakby spoko, ale po co? To nie jest dla mnie nic takiego. I teraz nagle wszyscy chcą być tacy super młodzieżowi, tu alternatywka, jesieniara, coś tam, Lubina, ale Lubina to po prostu to słowo mnie przyprawia o takie dreszcze, nawet jak ktoś ironicznie czy nieironicznie używa, że ja nie mogę, po prostu proszę, nie mówcie Lubina, błagam was, niech ten film dotrze do wielkiej ilości osób, nie mówcie tego słowa, proszę przestać. Czy też uważasz, że Klaudia była faworyzowana przez jurorów? Nie do końca mi się wydaje, żeby Klaudia Eldursi, bo tu o niej mowa, była faworyzowana, dlatego że ona po prostu samą swoją postawą i samym tym, jak się zachowuje i to, jaka była pewna siebie, to ona sama przyciągała ludzi i ona nie potrzebowała jeszcze wsparcia i faworyzacji ze strony jurorów, takie jest moje zdanie na ten temat, bo sama po prostu znała dokładnie, jakby znała swoją wartość, wiedziała, jak się najlepiej zaprezentować, jest przede wszystkim, była najbardziej doświadczoną osobą i kobietą i życiowo, i modelingowo z całego sezonu, więc jakby wykorzystała to tak, jak tylko potrafiła. Kolejna koperta od Plotka. Olga, nie zła z ciebie alternatywka, ale czy na pewno rozumiesz język młodzieży? Sprawdźmy to. To będzie festiwal cringe'u, przygotujcie się. Banan to jest młodzieżowe słowo. No to jest jakaś osoba taka rozpuszczona, rozwydrzone dziecko, które wszystko ma zapewnione, ma dużo pieniędzy i hajpuje się różnymi markami często. No, tak, bananowe dziecko. Nie mam pojęcia, co to jest dwudzionek. Jakaś, nie wiem, impreza, która się przeciągnęła na następny dzień. Nie wiem. Radź sobie. Frajer. Bardzo się śmiać z czegoś i tak... Bardzo, jeżeli coś cię... Stan rozbawienia, o tak powiem. Boże, macie jakieś zacofane te słowa, przysięgam. Nie mam pojęcia, co to jest amba. Boże, ja nie używam takich frajerskich słów, co to ma być w ogóle? Amba? Brzmi jak ameba, więc ameba. Trzepie. Dobrze, trzepie, nie wiem, nie mam pojęcia. Czy to jest na pewno język polski? Nie wiem, powiem, że to jest ktoś, kto lubi słodycze, bo po prostu mam pustkę w głowie. No taki spoko, fajny. Czego nie można robić przed pokazem? To by było na tyle w tym odcinku ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało. Więcej możecie zobaczyć w kole plotce ekstra, link w opisie, także wchodźcie, klikajcie. I proszę do ludzi, którzy to oglądali, mają jakikolwiek rozum, żeby nie oceniali mnie na podstawie tego ostatniego zadania, bo ja bym to zrobiła inaczej ogólnie, ale no... Było fajnie, bo fajnie było tu wystąpić i proszę nie pisać hejtu, ale możecie, jeżeli ktoś jest w ogóle nie lubi, to napiszcie w komentarzu, wiecie, te dwie śmieszne, fajne, dobra, zróbcie to, uratujmy honor tego odcinka, błagam. Bye bitches, znaczy babies.